Turniej Rapid trwa w najlepsze, tak jak w najlepsze trwa spożywanie przez Kasię piątkowego obiadu. Rybka zaraz spadnie. Jak apetyt, Kasia? Dzisiaj dopisuję. Co idzie lepiej, apetyt czy gra? Dzisiaj wyjątkowo apetyt. Wyjątkowo. Co dobrego, Nati? No nic, słabo nam idzie. Szanse medalowe jakieś są? Po 5 z 7 rund? Jeżeli wygramy z najlepszymi, czyli Ukrainą i Rosją. To wskoczymy. Łukasz, kto jest najsłabszym punktem drużyny w dniu dzisiejszym? Nasz Robert Lewandowski, zdecydowanie. Czyli jak kto? Zwykle zresztą. Czyli kto? Czyli Damian Reszka. RL9. To wytniemy. Zdarza się najlepszym, tak jak Lewemu teraz 2 mecze z serii bez strzelonego gola. No. Teraz od dzisiaj, Damian, jesteś RL2. A ten pan przegrał na czas przed chwilą. Co się wydarzyło? Miałem ciężką pozycję, wpadłem nie do czas. I buda. Będzie lepiej? Zostały mi 2 sekundy, a mój duch, nim kliknę zegar, 2-3, więc już nie było. Nie zgadza się. No nic, trzymamy kciuki, walczymy. Kasia nawet nie zdążyła się przebrać z piżamy w ubraniu. Any vacancy in the board arising by value? Chwilę po General Assembly, które trwało bardzo długo. Ruszamy na... Do vloga, do widzów. Ruszamy na uroczyste zakończenie, gdzie będziemy mieli przyjemność odbierać medal Polska, mówię jako my. Oczywiście chodzi o srebrny medal dziewczyn zdobyty w Blicu. A jedna z tych zwycięzczyń teraz kroczy przede mną. Zrobimy szybkie ujęcie na nią. Idę tutaj przed wami. Chyba jednak grupowe wyjście. Cześć, Orlik. Reprezentacja Polski w komplecie przed wyjściem na uroczyste zakończenie mistrzostw drużynowych Europy w grze klasycznej, w Blica i w Rapid. I tak w składzie Katarzyna Stańczuk, Natalia Sadowska, Arleta Wydzikowska, która dołączyła dzisiaj do nas, nie grała, zaczyna swoją grę jutro, Łukasz Kosowocki, Filip Kuczewski, oczywiście ja, który przed chwilą mówi do was te słowa. Pięknie ubrani, pięknie reprezentujący logo naszego sponsora Chess & Checkers Games, którym z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękujemy. Idziemy przeżywać te piękne chwile na zakończeniu. I cyk, jeszcze raz piękne ujęcie na spacerujących. To ty? Bez polskiej rubaszki. Ups. Dajcie mnie polską rubaszkę. Damy. Dasz? Damy. O, pasiwa. Привет. Здесь отлично. Кучу денег заработали. Ну и пенька. Так. Шадрим до другого. Он там в старте есть. Правдим там Spaler z flag, pięknie. Yeah.
Team Belarus. Ольга Федорович, Виктория Николаева и Полина Петрусева. Second place, Poland. Наталья Савовска и Катерина Станченко. Чемпион Раша, Тамара Танцетужина, Айдюль Идрисова, Матрёна Наголицына и Алия Аминова. Okay, thank you. Now, the blitz for men, and I ask Mr. Stefano Tacconi, president of ISC, and Mr. Claudio Nardi, assessor of sport. No i mamy, nasze medalistki. I cool. I pucharzystki. Może Viva Polonia! No i cek po turnieju indywidualnie będzie lepiej. Obiecuję, będzie lepiej. Już jutro, deklaracja. Jakie miejsce, Łukasz, zajmiesz? Top ile? Top 5, ale bardziej 3. Zbieram wszystkie deklaracje i rozliczam po turnieju. Arleta. Top 10. A, top 30. O ty! Top. A ja nie wiem. Zbieram deklaracje i rozliczam po turnieju. Jutro w indywidualnych będzie top 5. Nie będę grała, więc nie mogę powiedzieć. No ja też będę im kibicował. Mamy nasze medalistki, mamy naszą flagę. Po oficjalnym zakończeniu Polska by Chess and Checkers Games. Dziękujemy. Audycja zawiera alokowanie produktu. Zapraszamy do aplikacji, do gry w Warcaby. Łukasz już pobrał aplikację? Tak, mam. Grał. Mogę udowodnić. Gram z Grażyną cały czas teraz, także najwyższy poziom. Zapraszam, zapraszam widzów na partyjkę. Ty też zostawiłeś? Tak. A, dobra. Warcapki. Oj, troszkę tutaj internet chyba świruje.
I cyk, gramy z komputerem i gramy z Grażyną na mistrzostwach. Zaraz po mistrzostwach Europy można sobie dograć w aplikacji Warcaby. Tak produkcji Chess and Checkers Games. Zapraszamy serdecznie do skorzystania. Najlepsza warcabowa aplikacja.